Jeżeli jesteś osobą początkującą i dopiero zaczynasz przygodę, dopiero zaczynasz zabawę ze stylizacją paznokci, być może masz takie przeświadczenie, że to jest takie miłe, fajne, sympatyczne zajęcie. Usiądziesz sobie z klientką, pomalujesz paznokietki, troszeczkę podpiłujesz i gotowe. Jeżeli jesteś stylistką, stylistą, który już dość długo pracuje w branży, wiesz doskonale, że to jakby to delikatnie powiedzieć, tak się zastanawiam, że to bzdura że to absolutna bzdura, ponieważ stylizacja paznokci jest zajęciem bardzo trudnym, bardzo ciężkim, bardzo wymagającym pod względem fizycznym. I tak naprawdę bardzo często jest to aspekt, który styliści paznokci bagatelizują bardzo niesłusznie. I dlatego moim gościem dzisiaj będzie Michał Dobosz, który jest po pierwsze trenerem personalnym, po drugie doradcą żywieniowym, po trzecie finalistą, medalistą Mistrzostw Polski w kulturystyce. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. A prywatnie, a absolutnie prywatnie jest też moim osobistym trenerem, czego w ogóle nie powinnam mówić, bo jestem najgorszą możliwą reklamą Michała jako trenera. Z tego względu, że jestem niesubordynowana, mało, mało regularna, więcej mnie nie ma w Katowicach niż jestem, więc tak naprawdę nasze treningi są bardzo rzadkie, zbyt rzadkie, ale jestem głęboko przekonana i daję głowę, że gdybym regularnie stosowała się do zasad zaleceń i do całej listy, listy zadań, którym, które, które muszę wykonywać. Efekty byłyby genialne. Tak by było, nie? Zapomniałaś dodać jeszcze, że dosyć mocno marudzącą klientką. Ale nie, już tak zupełnie szczerze, myślę, że nie, ma, myślę że nie ma tragedii yy, i myślę, że mógłbym znaleźć grono klientów, którzy są mniej skrupulatni, jeśli chodzi o przestrzeganie moich wskazówek. Od razu mi lepiej, bardzo dziękuję. Ale żarty żartami. Stylistka paznokci, stylista paznokci, to jest osoba, która spędza ileś godzin dziennie w tej mniej więcej pozycji. To zdrowe być nie może. Nie, zdecydowanie nie jest zdrowe. Tyczy się, cały problem tyczy się większości zawodów wykonywanych w powiedzmy przedłużającej się, narażającej ciało na utrzymanie danej pozycji czasowo w zawodach. No i generalnie rzecz biorąc to jest jeden z takich bardziej ekstremalnych zawodów, jeśli chodzi o, o, o późniejsze problemy i konsekwencje mhm. głównie bólowe. Właśnie, bo generalnie nasze treningi najczęściej zaczynają się od tego, że ja przychodzę z listą tego, co mnie boli i najpierw ogarniamy temat mojego bólu, a później zabieramy się do przysiadów, pompek i yy, innych fajnych rzeczy. Do, dokładnie. Yy, co w takim razie dla stylisty Paznokci powinno być priorytetem? Priorytetem powinno być zrozumienie całej sytuacji. Przede wszystkim mówimy tutaj o, o, o naszym ciele jako o bardzo złożonym, złożonym tworze biomechanicznym, który generalnie wymaga bardzo różnorodnego rodzaju wysiłku. Każda sytuacja, w której narażamy nasze ciało na przedłużające się utrzymywanie danej pozycji, jest sytuacją sytuacją dokładnie, jest sytuacją bardzo, bardzo dla niego nietypową i bardzo męczącą. Okay. Ważna kwestia przede wszystkim Zrozumieć też to, że mm, większość pozycji ludzie nie zdają sobie do końca z tego sprawy, natomiast większość pozycji, czy to pozycja leżąca, czy to pozycja stojąca, czy to pozycja siedząca, to nie są pozycje naturalne dla naszego ciała. Dla naszego ciała pozycją naturalną jest, jest pozycja w ruchu. Więc sama kwestia siedzenia w trakcie wykonywania pracy już nastręcza pewne problemy. A, a dodatkowo do tego, wszystkie, wszystkie mówiąc e, już tak typowo kolokwialnie, wszystkie akrobacje wykonywane przez stylistki, stylistów, e, no na pewno nie pomagają. A co w takim razie, gdybyśmy mieli wymienić takie najgorsze problemy, najgorsze powikłania? Y, choroby zawodowe to już lekka przesada, to, to, to cudzysłów, ale co tak naprawdę najczęściej stylistom konkretnie dolega? Tak jak już wcześniej wspomniałem, związane, problemy związane stricte z siedzącym trybem pracy i od nich myślę sobie tutaj zaczniemy. To są przede wszystkim problemy objawiające się najczęściej bólami w odcinku lędźwiowym kręgosłupa, z obniżonym napięciem na, na gorsecie mięśniowym, mięśniach prostych, mięśniach skośnych brzucha, przykurczenie całej grupy zginaczy stawu biodrowego, co ma, co ma dosyć duży, duży wpływ na, na funkcjonowanie w życiu codziennym i to jest taki pierwszy problem, e, który no, jest, jest dość uciążliwy. E, nata, natomiast tak jak wspomniałem na samym początku, warto wspomnieć, że to nie jest tylko kwestia y, samej stylizacji paznokci, ale wszystkich siedzących trybów y -y. pracy. Dobra, a dalej jeśli chodzi o stylistów, lędźwiowy to raz. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, y, jest to problem też dosyć y, powszechny, ale przy pracy precyzyjnej, przy pracy wymagającej pracy kontaktu z klientem, stricte fizycznego kontaktu czy, czy jakiegokolwiek, jakiegokolwiek innego, nie musi być to klient kontaktu, wyciągnięcie do przodu rąk. To rąk, to, szyi, tak jest, tak to, zwana to. praca precyzyjna, dokładnie, e, bardzo często prowadzi do tak zwanej protrakcji barków, przykurczenie całej e, klatki piersiowej to, to, barków, ja? tak jest dokładnie, i obniżenia napięcia na mięśniach stabilizujących łopatkę, mięsień podgrzebieniowy, nadgrzebieniowy, podłopatkowy, obłymniejszy mięsień czworoboczny, te mięśnie zazwyczaj e, są można powiedzieć, ich napięcie mięśniowe jest mocno zaburzone w stosunku do tego, co powinno być naturalnie, i stąd, stąd pojawiają się dosyć spore problemy. Mm -hmm. Jeszcze coś? Jeszcze jakiś obszar cierpi? E, no tak, tych obszarów jest lista mnóstwo. Jest długa. Wierzcie, wierzcie mi, że lista jest bardzo długa, i tak ciężko w kilku słowach opowiedzieć, mm -hmm. co dokładnie może się dziać z waszymi ciałami w trakcie pracy. Natomiast no, myślę, że to są te główne, główne mięśnie, główne obszary, na których, na których możemy się skupić, jeśli chodzi o akurat ten problem. Dobra, ale y, czy to jest kwestia tylko bólu? No, bo możemy przyjąć, że po boli i przestanie, albo wezmę sobie tabletkę i przestanie. Czy też jakieś skutki mogą być poważniejsze? Skutki mogą być bardzo duże y, i konsekwencje mogą być naprawdę, naprawdę y, wybiegające po, poza wasze wyobrażenie, łącznie z, z objawami neurologicznymi i y, y, dosyć mocnymi y, zwyrodnieniami, których potem naprawdę które potem naprawdę nie jest łatwo cofnąć. A ten neurologiczne? Przede wszystkim nowo... zawroty głowy, bóle głowy, e, tego typu rzeczy. Natomiast no, do, to chodzi do tego jeszcze ogólny dyskomfort, jeśli chodzi o zmniejszenie zakresów ruchu. E, I poczucie ogólnej sztywności, myślę. Tak, tak. O, o poczucie sztywności to zdecydowanie tak. znam doskonale. Myślę, że znasz, no więc właśnie. <laughs> Ale dobra, to wiemy, co nam grozi mniej więcej. Mm -hmm. Co można zrobić, żeby temu zapobiegać? I co można zrobić, żeby sobie z tym problemem już poradzić, kiedy takie, takie dolegliwości wystąpiły? Kiedy takie dolegliwości już wystąpiły, musimy sobie już zdać sprawę późno. z tego, no zazwyczaj jest, jest niestety za późno. Mhm. Musimy zdać sobie sprawę z tego, czy te dolegliwości są powiedzmy, jakimś tam marginalnym dodatkiem, który gdzieś tam odczuwamy poniekąd, raz na jakiś czas, czy mhm. jest to problem, który, który no mówiąc, w prosty sposób utrudnia nam życie, utrudnia nam funkcjonowanie I Jeśli, Przede wszystkim pracę. No, bo jak siadam, podnoszę rękę i już czuję, że mam drętwienie dwóch ostatnich palców i generalnie to nie jestem niż ją skręcić. To zazwyczaj już jest dosyć za późno, żeby, żeby profilaktyka mogła cokolwiek e, cokolwiek zdziałać. Natomiast no, w takiej sytuacji najlepiej byłoby się zgłosić do osoby, która jest kompetentna w zakresie pomocy. pomoc. W takim razie. Bo najczęściej na Forach dziewczyny piszą masaże, masaże, ale to chyba nie jest kwestia masażu. Nie, to nie jest kwestia masażu, to jest kwestia pewnych y, złych nawyków, y, powielanych w wielokrotny sposób wieloraki, wielokrotny i bardzo długotrwały. Sposób. Mhm. I sam masaż nie będzie w stanie zlikwidować tego problemu. On częściowo oczywiście pomoże, bo rozluźnimy napięte grupy mięśniowe, przez co, przez co antagonistyczne grupy mięśniowe, czyli te tak zwane przeciwstawne grupy mięśniowe, będą też miały szansę złapać troszkę więcej napięcia mięśniowego i na pewien czas wyeliminować problem. Natomiast mhm. długofalowo jest to no nie jest to coś, co, 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 co da wam rozwiązanie problemu. Czyli dokąd się zgłosić? Gdzie iść, do kogo? Do kogo? No, najlepiej byłoby zgłosić się do fizjoterapeuty. Mhm. Do, do kompetentnego fizjoterapeuty. Na chwilę obecną tego typu osób jest mnóstwo, więc, więc naprawdę nie trzeba długo szukać. Taka osoba w, powinna od nas zebrać cały wywiad, otrzymać informacje mianowicie jak pracujemy, w jakich pozycjach. Chociaż większość fizjoterapeutów zazwyczaj po, po pierwszych paru krokach wykonanych w trakcie wejścia do już gabinetu. Widzi. Już widzi już wie, co się dzieje. Natomiast taka osoba jest nam w stanie pomóc. Taka osoba jest w stanie nauczyć nas pewnych nawyków ruchowych i dać nam pewne wskazówki, jeśli chodzi o, o pracę, i jak, jak, jak te przybieranie pozycji, jak to powinno wyglądać w najmniej inwazyjny sposób. Ewentualnie jest też dosyć dobrym rozwiązaniem udać się do. Kompetentnego trenera personalnego. I na szczęście takiego tutaj mamy. Takiego tutaj mamy, kochani. I jeżeli jesteście ze śląska, to ja proponuję teraz zro zrobić zoom i zobaczyć to, z czym Michał przyszedł na koszulce. Bo jak najbardziej nie tyle zgadzam się na taką reklamę, co absolutnie podpisuje się pod nią rękami i nogami. Znakomite studio treningów personalnych, czyli jesteście Wy, jest siłownia, są sprzęty i jest trener, i nie ma nikogo innego. Bo to jest tak naprawdę świetna profilaktyka. Tak, tak, jak najbardziej. Z racji tego, że... W, w... Różnorodność wykonywanych w trakcie zazwyczaj takiej jednej jednostki treningowej ruchów. Oczywiście wszystko zależy od całego planu treningowego, wszystko zależy od indywidualnych i cel, celów klienta, ale mhm. przede wszystkim też od jego możliwości, bo każdy z nas jest inny. Zazwyczaj działa dosyć dobrze prewencyjnie, jeśli chodzi o właśnie zapobieganie tego typu mhm. problemom. Czyli póki jeszcze pracujemy, póki dopiero zaczynamy zabawę w stylizacji paznokci i nic nas nie boli. Warto utrzymać się na tym poziomie, czyli warto regularnie zapewne wzmacniać odpowiednie grupy mięśniowe, tak? Tak jest, tak byś dokładnie, to powiedział. dokładnie, Pięknie, pięknie. Bo nie wystarczy sam masaż, żeby to rozgnieść i rozluźnić, tylko trzeba wzmacniać przede wszystkim co? Eee, tak zwane grupy mięśniowe przeciwstawne. Czyli? Czyli... W przypadku na przykład, powiedzieliśmy tutaj o protrakcji barków. No. Czyli tym to mocnym to, wysunięciu to, barków no. przy pracy na wypuszczonych do przodu tak. rękach. Zazwyczaj grupami mięśniowymi, które są mocno spięte w takiej sytuacji, jest klatka piersiowa, czyli mięsień piersiowy większy, czasem mięsień piersiowy mniejszy, który znajduje się bezpośrednio pod piersiowym, większym, przód barków. Czasem też biceps, który też jest odpowiedzialny za utrzymanie tej pozycji. Co za tym idzie, osłabienie napięcia mięśniowego występuje w środkowej części pleców i mięśniach stabilizujących łopatkę. I tak jak już wcześniej wspomniałeś o masażach, sam masaż no, jest w stanie powiedzmy rozluźnić spięte grupy mięśniowe, natomiast nie jest w stanie zwiększyć znacząco napięcia na tych grupach mięśniowych przeciwstawnych, mhm. które muszą być wzmocnione, jeśli mówimy tutaj o, 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 o wyjściu z problemu. A czy rozgrzewka przed? jest pomysłem głupim, dobrym, średnim. Masz na myśli rozgrzewkę przed pracą. Przed pracą. Bo na przykład taka ręka, taka ręka, która bierze w, ręk, w rękę, bierze w dłoń pióro frezarki i później przez godzinę frezuje, frezuje czymś, co waży no nie wiem, ile musiałabym sprawdzić. Ale jest to ciężkie, ruch powtarzający się na sztywnym nadgarstku, na sztywnej ręce. I przede wszystkim wibrujące narzędzie. O, o, o. No o, więc dokładnie. właśnie. Co wiąże się z następnym problemem. Wracając do Twojej myśli, rozgrzewka no ma pewien Sens, natomiast to też nie jest coś, co przygotuje nasze ciało do wysiłku. Warto się rozgrzać, warto pamiętać o pewnych, pewnych takich podstawowych, można to nazwać podstawowym BHP, mhm. jeśli chodzi o, o, o naszą pracę i wykonywane czynności. Natomiast to nie jest coś, co to jest coś, co na pewno zadziała bardzo dobrze profilaktycznie. Natomiast na pewno nie zadziała bardzo dobrze, stricte ratunkowo, mhm. więc. więc więc nie do końca. Natomiast y, płynnie przejdziemy do następnego. Mhm. I tak na dobrą sprawę jednego z ostatnich problemów, który Was będzie no. dotyczył, mianowicie mówimy tutaj o zespole Cieśni Nadgarstwa. Tak, tak. Zespół cieśni nadgarstka jest zjawiskiem bardzo charakterystycznym dla tzw. pracy precyzyjnej. Zdarza się bardzo często zegarmistrzom, różnego rodzaju biologom pracującym pod, pod mikroskopami. Chodzi tutaj stricte o pracę precyzyjną. Wywoływany jest przez ucisk na nerw płynący w kanale nadgarstka. I objawia się drętwieniami, mrowieniami palców. Bardzo często tego typu problem, jeśli już występuje w dużym zakresie, utrudnia nam nie tylko funkcjonowanie na co dzień, ale uniemożliwia jakikolwiek wypoczynek, łącznie ze snem. Tak, budzi bóle nadgarstków nad potrafią, potrafią budzić w nocy i. I ten sen y, po prostu nie jest ciągły. Przerywacie mm -hmm. jego ciągłość y, 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 i będzie to miało duży wpływ na... sen jest bardzo ważny. Ileś godzin dziennie że tak. trzeba spać oczywiście, i trzeba pić dużo tak. wody. Ileś dziennie, tak? Tak, tak. Ja to wszystko... Ja jestem świetna w teorii, naprawdę. Słuchajcie. <noise> to, są, to są czynniki, które mają duży wpływ, jeśli chodzi o funkcjonowanie naszego ciała. Natomiast wracając do samego problemu Zespół ciśnień nadgarstka, no niestety jest to bardzo częsty problem. Warto jeszcze wspomnieć tylko, że w grupie ryzyka wystąpienia tego problemu znajdują się głównie kobiety. Mhm. E, są oczywiście pewne sytuacje, które tak jak już wcześniej wspomniałem chociażby te e, wibrujące narzędzia są w stanie pogorszyć e, sam problem już istniejący, bądź, e, bądź po prostu do niego doprowadzić. Natomiast taką kolejną, e, kolejną, kolejnym czynnikiem, który ten problem może e, może... E, wyolbrzymić. Jest niestety ciąża i sama struktura i, i pan, profil hormonalny kobiet. Więc one, tak jak hmm. wspomniałem, znajdują się w większej grupie ryzyka, jeśli hmm. chodzi o zespół cieśny. To jest bardzo optymistyczne, więc Ta, naprawdę. Tak. Nic tylko siadać i malować, ja. siadać i piłować. Ale skoro wiemy, że profilaktyka jest bardzo ważna, skoro wiemy, że pewnym problemom można zapobiegać, to samo gadanie na ten temat nic nie wniesie do tematu. Dlatego w tym momencie Kończymy część teoretyczną i zostawiam Was w rękach, w bicepsach Michała, który zademonstruje podstawowe ćwiczenia, które co pomogą nam uzyskać? Które pomogą utrzymać pewnego rodzaju równowagę napięciową i które na pewno w pewnym stopniu będą w stanie e, zabezpieczyć Was przed, przed pojawieniem się tego typu problemów. Dlatego w tym momencie ja znikam, zostawiam Was w naprawdę bardzo dobrych rękach i proszę, nie bagatelizujcie tego tematu, ponieważ wielu osobom się wydaje a pierdoła, parę przysiadów, parę ruchów ręką, jak to niby ma pomóc? No nie. Znam Wiele osób, znam wiele dziewczyn, które musiały albo zakończyć karierę, albo w dramatyczny sposób y, zmniejszyć ilość przyjmowanych klientek, bo po prostu nie radziły sobie fizycznie, bo organizm odmówił im posłuszeństwa. Dlatego bardzo proszę, czyń swą powinność. Bardzo proszę, ok. Wymieniliśmy wcześniej podstawowe problemy, które możecie napotkać w trakcie wykonywania przez Waszego zawodu. Teraz postaram się Wam pokazać podstawowe ćwiczenia, które będą w stanie w pewien sposób prewencyjnie zabezpieczyć Was przed możliwością ich wystąpienia. Zaczniemy od takiego podstawowego problemu, charakterystycznego dla każdego siedzącego trybu pracy: mianowicie. Przykurczenia grupy zginaczy stawu biodrowego. Ćwiczenie jest proste. Możecie je wykonać w przerwach między przyjmowanymi klientkami w domu, czy, czy to przed pracą, czy to po pracy. Będzie nam potrzebne krzesło. Stawiacie stopę na krześle. Klatka wypięta, mocno przynosicie ciężar ciała na nogę wykroczną, która znajduje się na krześle, odchylacie tłów do tyłu. Powinniście czuć mocne rozciągnięcie, w tym przypadku lewa noga w okolicach stawu biodrowego, powinniście tam czuć to rozciągnięcie. I analogicznie druga strona to samo, mocno przynosimy ciężar ciała w kierunku nogi wykrocznej, odchylamy się do tyłu, staramy patrzeć się w sufit. Mocne rozciągnięcie w okolicach stawu biodrowego. Drugim problemem, o którym wspomnieliśmy, jest protrakcja barków. W tym wypadku będziemy musieli skupić się nie tylko na wzmocnieniu osłabionych grup mięśniowych, ale też na rozciągnięciu zbyt spiętych grup mięśniowych. Będzie nam do tego potrzebna Możecie to ćwiczenie wykonać oczywiście też w pozycji leżącej, ale my pokażemy wam je w pozycji stojącej. Będzie nam do tego potrzebna po prostu zwykła ściana. Ustawiamy się pod ścianą. Pamiętajcie, że stopy nie powinny być zbyt mocno oddalone od ściany, nie pogłębiajcie lordozy w odcinku lędźwiowym. Obie oba przedramiona wędrują na ścianę, klatka mocno wypięta. Cały czas starajcie się utrzymać tą pozycję. Mianowicie pamiętajcie, że cała powierzchnia przedramienia dotyka ściany. Ruch do góry. I do dołu. W trakcie ruchu do dołu pamiętajcie, żeby mocno ściągać w ostatniej, finalnej pozycji łokcie w kierunku tułowia. Drugie ćwiczenie to ćwiczenie rozciągające klatkę piersiową. Tak jak wcześniej wspomniałem, po to, żeby to pierwsze mogło zadziałać, zwiększając napięcie na plecach, musimy zadbać też o to, żeby rozciągnąć klatkę, klatkę piersiową. To ćwiczenie możecie wykonać w pozycji stojącej w pozycji leżącej bardzo przydatna może być framuga bądź jakikolwiek przedmiot domowy o który możecie się zaprzeć ustawiacie się w ten sposób cała powierzchnia przedramienia dotyka do framugi i staracie się jak najmocniej naciskać do przodu odchylając do tyłu yy. Całe przedramie. Mocne rozciągnięcie w okolicach klatki piersiowej przytrzymujecie. Pamiętajcie, że każde ćwiczenie rozciągające, po to, żeby przyniosło efekt, pozycja tego ćwiczenia powinna być utrzymana minimalnie około 40 do 45 sekund. Następnym problemem, o który wspomnieliśmy, jest zespół cieśni nadgarstka. Bardzo często występujący problem, i niestety jest to jeden z poważniejszych problemów. W większości przypadków nadający się już do leczenia stricte klinicznego. Natomiast jest jedno bardzo proste ćwiczenie, które jest w stanie. Części, ściągnąć z Was to brzemię bólu, które zazwyczaj w trakcie odczuwania tego problemu będziecie, będziecie się z nim spotykać. Ustawiacie się prosto. Klatka piersiowa wypięta. Ręka mocno do przodu. Pamiętacie, że bark jest cofnięty. Łopatka w retrakcji. Prosty staw łokciowy. Łapiecie kciuk. I mocno ciągniecie do dołu. Przytrzymujecie. Jest to ćwiczenie rozciągające, tak jak już wcześniej wspomniałem, minimum około minimum 40-45 sekund. Przytrzymujecie, powoli puszczacie. Dokładnie to samo robicie z drugą ręką. Pamiętacie o cofniętym barku, wypiętej klatce, prostym łokciu, łapiecie za kciuk. Przytrzymujecie około 40-45 sekund, powoli puszczacie. I to tyle. Jeszcze jedna kwestia. Jak możecie sprawdzić, czy problem. Główny problem, który może Was dotyczyć, dotyczyć, czyli ta protrakcja barków, czy ona Was dotyczy, i te, czy tak na dobrą sprawę jest sens zajmować się tym zagadnieniem. Możecie wykonać bardzo prosty test. Jeśli stoicie, stoicie w pozycji wyprostowanej, opuszczacie ręce do dołu, pamiętajcie o tym, że taka pozycja zawsze wiąże się z wypiętą klatką i wyprostowanymi plecami, wasze kciuki znajdują się Dośrodkowo, że tak powiem, czyli w barku macie rotację wewnętrzną, znaczy to, że niestety problem Was dotyczy. Jeśli pozycja wyglądałaby w ten sposób, to znaczy, że nie ma konieczności zajmowania się tym problemem. Natomiast kciuki skierowane do środka niestety świadczą o tym, że już powinniście zacząć coś z tym robić. Dzięki wielkie i do zobaczenia.